Wyjmijcie teraz skórę z pośladków do tyłu na boki, aby jeszcze miednicę mocniej ustawić w pionie. Poczuj swoje kości pośladków. Przenieś ręce do tyłu. Opuszki palców kładziemy na kocu, łokcie wycofując do tyłu, oddalając od klatki piersiowej. Naciśnij dłońmi na koc, aby unieść klatkę piersiową do góry. Wycofaj barki, rozszerz obojczyki. Naciskaj dłońmi na koc i ustawiaj plecy w pionie. Spokojny wdech, spokojny wydech. Oczy jeszcze otwarte, patrz na wprost, bądź uwagą od zewnątrz, ustawiając swoje ciało, rozluźnij kolana, pachwiny, ustaw miednicę w pionie, brzuch podciągnij, kość ogonowa w dół, czubek głowy do góry. Wycofaj lekko brodę, wydłużając tył szyi. I utrzymując kręgosłup długi, przenieś dłonie na mostek, połącz dłonie z przodu, rozluźnij barki, ramiona, opuszczając je w dół, wydłuż szyję. Patrząc na wprost, zamknij powieki. Pozostań chwilę w ciszy, spokoju. Wydłużaj kręgosłup. Wsłuchaj się w swoje ciało od wewnątrz, obserwuj, jak kręgosłup się wydłuża. Ściągnij jeszcze raz biodra w dół, klatkę piersiową oddal od bioder. I oddal również głowę od klatki piersiowej. Poczuj, że boki tułowia wydłużają się. Unoś klatkę piersiową do góry. Unoś klatkę piersiową z przodu, z tyłu i po bokach. Unoś również głowę do góry, poczuj swoje boki szyi, prawy i lewy, a również przód i tył szyi. I jeszcze wyżej unieś głowę do góry. Następnie dociśnij dłoń do dłoni i ściągnij łopatki zewnętrzne do wewnętrznych. Potem dociśnij kciuki do mostka i sprowadź łopatki górne do dolnej. Jeszcze raz pośladki w dół, wycofaj talię. Spokojna twarz, rozluźnione powieki, rozluźniony język, oczy. Szukaj wydłużenia w pozycji wyciszenia. Weź kilka spokojnych oddechów. I z kolejnym wydechem pochyl brodę do mostka, wydłużając tył szyi. Następnie odłóż dłonie grzbietami na uda. Z kolejnym wdechem unieś głowę do góry i otwórz oczy. Wyprostuj nogi w Dandasanie przez chwilę. Rozciągnij. I zaczniemy sobie od pozycji Vajrasany. Przygotujcie sobie koc pod stopy, jeśli jest taka potrzeba. Oczywiście nie musicie używać pomocy, możecie również na macie, cały czas pomoce są tylko pomocami, więc zwracajcie uwagę na to, aby używać pomocy, gdy są potrzebne faktycznie. Ja mam twardą matę, więc lubię mieć koc pod stopami. Jeśli potrzebujecie sobie położyć koc, również połóżcie. Jeśli się okaże, że wasze pośladki nie przysiadacie na piętach, tylko jest przestrzeń, to włóżcie sobie jeszcze dodatkowo koc pomiędzy pośladki a pięty, tak? Zacznijcie wydłużać kręgosłup, przenieście ręce do przodu, ustaw miednicę w pionie, spleć palce dłoni, odwróć nadgarstki, z wdechem podnieś ramiona do góry. Wyciągniemy się, wydłużając boki tułowia, nadgarstki oddalaj od kości pośladków. Poczuj swoje stopy, wydłuż stopy, wydłuż palce stóp, ściągnij pięty do siebie, kostki do siebie, jeśli możesz, dociśnij kolano do kolana, udo do uda i miednicę w dół, a nadgarstki wysoko podnieś. Łokcie zaciśnij, prawy i lewy łokieć, jeszcze wyżej, wdech i wydech, jeszcze wyżej. Staraj się nie wyginać w lędźwiach, więc pośladki sprowadzaj w dół, wycofuj talię. I z kolejnym wydechem skręcimy tu w prawą stronę, wydech. Łagodny skręt. Oba łokcie cały czas proste. Nadgarstki nad kośćmi pośladków. Wdech do centrum. Unieś ręce jeszcze wyżej. I z wydechem w drugą stronę. Wydech. Nie skręcaj głowy w prawą stronę, utrzymaj głowę w linii klatki piersiowej, aby czuć, jaki jest faktyczny skręt klatki piersiowej. Unieś się jeszcze wyżej i jeszcze z wydechem skręć. Spokojny wdech i spokojny wydech. I wdech do centrum. Rozciągniemy się jeszcze wyżej do góry, następnie ręce w dół. Zmiana splotów palców w dłoniu, o jeden palec przesuwamy. I jeszcze raz, Parvattasana. Oddal dłonie od klatki piersiowej, niech łokcie będą proste. Wydłuż tył szyi, brodę lekko wycofaj i talię wycofaj. Pośladki sprowadź w dół, osadź się na miednicą na podłodze. Następnie oddalając dłonie od siebie, powoli, jeszcze raz do góry. Wdech. Podnieś ramiona. Zaciśnij łokieć jeden i drugi. Brzuch podciągnij. I jeszcze raz do góry. Spokojny wdech i spokojny wydech. Czubek głowy oddala się od kościny ogonowej. Również zadbaj o to, żeby szyja i boki tułowia były długie w tej pozycji, nie tylko ramiona. I z kolejnym wydechem skręcimy się w prawą stronę ponownie. Utrzymuj nadgarstki ponad kośćmi pośladków i skręcaj. Utrzymuj uwagę również w stopach, grzbiety stóp dociśnięte do podłogi. I wdech do centrum. Rozciągnij się jeszcze raz do góry i z wydechem w drugą stronę. Do centrum. Jeszcze raz do góry. I w dół. Rozluźnij. Połóż dłonie grzbietami na uda, opuść barki w dół, przez chwilę zostań. I jeszcze raz spleciemy sobie palce dłoni teraz, ale z tyłu. I rozszerzymy obojczyki, wycofamy barki do tyłu. Łokcie na razie mam ugięte lekko, dłonie przy biodrach, dociskam dłonie do bioder i łokcie kieruję do tyłu, rozszerzając obojczyki. Brzuch podciągnij, pośladki sprowadź w dół, wydłuż szyję. Następnie, jeśli to możliwe, wyprostuj ręce z tyłu, ale jeśli czujesz, że robi się jakiś zacisk w szyi, że ciężko jest otworzyć klatkę piersiową, możesz zostać z ugiętymi lekko, oddalając tylko dłonie od bioder, a jeśli możesz, doprostujesz całkowicie ręce, ściągnij w dół, barki w dół, wydłuż szyję, a następnie lekko do góry podnieść. Pozostańcie jeszcze, pokażę z boku tę pozycję. Ważne, aby talia się nie wypychała do przodu, aby pośladki były osadzone, żeby miednica była w pionie. Jeśli pracujesz z ugiętymi łokciami, łokcie skieruj do tyłu, unoś mostek. Jeśli możesz mocniej pracować, oddalaj dłonie. Jeśli możesz wyprostować ręce w łokciach, czyli całkowicie ręce w łokciach są proste, wydłużona szyja, odsuwasz, im dalej ręce odsuwasz od bioder, tym bardziej panuj nad tym, żeby nie wypchnąć brzucha. Wdech i wydech. Broda wycofana. I ręce w dół. Chwilę rozluźnij, przynosząc dłonie na uda. I ponownie do tyłu ręce, zmieniamy splot palców dłoni. Wycofaj łokcie do tyłu. Wyprostuj ręce, jeśli możesz. Odsuwając, zrotuj bicepsy na zewnątrz. Ściągnij barki w dół. Przez chwilę ręce pociągnij w dół, zanim odsuniesz je od siebie. Sprawdź, czy łopatki opadają w dół. Mostek ma się unosić do góry, ale nie wypychamy przednich dolnych żeber. Jeszcze chwilę, jeszcze na kilka oddechów zostajemy. I opuść ręce. Przejdziemy sobie teraz do Virasany, więc Adho Mukho Virasany. Kolana szerzej, może zostać koc pod kolanami, ale stopy niech będą już poza kocem, koc jest na środku maty. I przeniesiemy ręce daleko do przodu, wydłużając się. Nie pochylajcie zbyt szybko tułowy, a przez chwilę zostańcie w górze. Niech pośladki będą na piętach, używamy koca nadal, jeśli pośladki nie chcą opaść do pięt. I opuszki palców połóżcie sobie w ten sposób, żeby nadgarstki były podniesione do góry. I pierwszy ruch, jaki robimy, daleko przynosząc ręce do przodu, opuszczamy klatkę piersiową w dół, opuszczamy pachy w dół, nadgarstki niech będą wyżej, wydłużasz boki tułowia. Spójrz jeszcze przez chwilę do przodu, aby wyciągnąć przednią płaszczyznę ciała. Więc oddalaj miednica w dół, klatka piersiowa do przodu, głowa do przodu, daleko, ręce jeszcze dalej do przodu przechodzimy. Jeszcze cały czas są nadgarstki wyżej uniesione. Rozszerz łopatki, zewnętrzne pachy sprowadź w dół i powoli. Najpierw kuszy pomiędzy ramionami. Powoli schodzimy w dół. Jeśli twoja głowa nie chce się oprzeć na podłodze, to użyj klocka lub masz koc, książkę, możesz coś podłożyć sobie pod głowy, aby czuć, że czubek głowy nadal odsuwa się od kości ogonowej w równej linii. Spokojny wdech, spokojny wydech. Jeśli możesz głębiej wejść, połóż sobie całe dłonie już, bez klocka, tak? Klatka piersiowa coraz niżej opada, pachy coraz niżej, głowa się opiera, ręce daleko do przodu rozciągaj, szeroko palce dłoni dociśnij, dłonie pomagają Ci w pozycji, gdy dłońmi odpychasz się, ściągasz biodra w dół, czujesz, że boki tułowia coraz bardziej się wydłużają, gdy jest akcja odsuwania bioder od dłoni, dłoni od bioder. Również odsuń głowę od bioder, biodra od głowy, jest również akcja wydłużania kręgosłupa. Spokojny wdech i spokojny wydech. Jeszcze chwilę zostajemy w pozycji, ściągając jak najniżej boki tułowia, żebra do wewnętrznych ud. Popatrzcie teraz do przodu, rozszerzcie palce dłoni i unieście biodra do góry. Niech dłonie pozostaną w tym miejscu, w którym były w Virasanie. Teraz kolana i stopy na szerokość bioder ustawiamy, podwijamy palce stóp, wejdziemy sobie do psa z głową w dół, z nogami najpierw przygiętymi, aby skupić się bardziej na wydłużaniu boków tułowia. Więc można popatrzeć, jak ktoś nigdy nie robił psa z głową w dół, najpierw odpychasz się rękami, nogi są lekko przygięte i wyciągasz szczyty pośladków wysoko do góry, również pięty wysoko do góry. Mocna praca rąk. Odpychasz się rękami i wydłużasz boki tułowia. Potem na końcu dopiero doprostujesz kolana i opuścisz pięty w dół, jeśli pozycja, jeśli ciało zaakceptuje od razu taką pozycję psa z głową w dół, pełną pozycję, to przejdziesz sobie do pełnej pozycji. Jeśli nie, pozostań przez chwilę, już wejdźcie do pozycji, tak? Rozciągnijcie się z przygiętymi nogami, pięty wysoko uniesione. Nie myśl o tym, żeby opuścić od razu pięty w dół. Najpierw skup się na wydłużaniu kręgosłupa. Mocna praca rąk. Możesz popatrzeć na swoje dłonie. Odepchnąć się od dłoni, oddalić klatkę piersiową od nadgarstków. Wysoko do góry biodra, szczyty pośladków. Potem opuść głowę. Nadal wydłużaj, spokojny oddech, mocna praca rąk, obserwuj jak prawy i lewy bok się wydłuża. Zbliżaj klatkę piersiową do kolan nawet, a kolana do klatki piersiowej, jeśli nogi są przygięte. Poczuj swój brzuch, obszar brzucha miękki, rozluźnij. Potem spróbuj doprostować nogi, nie tracąc wysokości, więc szczyty pośladków jak najwyżej do góry, nie trać tej wysokości. Pchnij golenie do tyłu, pchnij kolana do tyłu i pchnij szczyty ud do tyłu w ud. Rozciągnij się. I potem dopiero poszukaj ułożenia, właściwego ułożenia oddalenia pięt od podłogi, nie ściągaj ich na siłę. Jeśli czujesz, że w ten sposób można spojrzeć na chwilę, plecy się zaokrąglają, to wtedy znaczy, że pięty powinny być wyżej uniesione. Więc podnieść wyżej, będzie łatwiej wyciągnąć się. A te osoby, którym jest łatwo ściągnąć pięty w dół, mogą sobie opuścić. Spokojny wdech, spokojny wydech. Ostatnie chwile. I powolutku opadnij w dół do klęku. Gomukhasana, teraz tak, pochylimy się, może być potrzebny pasek do Gomukhasany rąk i może być potrzebny albo klocek, albo drugi koc. Więc pochylimy się do przodu i prawą nogę przeniesiemy do przodu, stopy rozszerzymy i usiądziemy sobie. Te osoby, które z tyłu pomiędzy stopami, to osoby, które nie będą mogły wejść do tej pozycji. No można sobie oczywiście klocek podłożyć pod pośladki, jak najbardziej, dwa klocki lub koc właśnie coś, żeby wyżej usiąść i wyciągnąć się do góry, ale te osoby, które będą miały problem w tej pozycji, żeby ją zrobić, to poproszę, żeby sobie usiadły w siadzie skrzyżnym, może być jak najbardziej wyżej. Mhm. Więc usiądźcie i jeśli siedzimy w siadzie ze stopami szerzej, siadamy pomiędzy stopami, tak? Stopy są wydłużone. Dłonie połóż na kolanie i wydłuż boki tułowia. Barki wycofaj, brodę wycofaj. Osadź miednicę. Jeszcze chwilę, spokojny wdech, spokojny wydech, poczuj swoje pośladki powoli, rozluźniaj, niech opadają w dół, klatka piersiowa unosi się do góry, wycofaj talię, odpychaj się lekko dłońmi od kolan, aby wydłużyć kręgosłup. Ręce do przodu przenosimy, Urdhva Hasta, wdech. Unieś ramiona wysoko do góry. Następnie prawą rękę przenieś na zewnątrz i połóż na plecach do Gomukhasany. Drugą rękę skręć kciuk na zewnątrz i połącz dłonie. Jeśli twoje dłonie nie będą się chciały połączyć, użyjesz paska. Podając sobie górną ręką do dolnej ręki pasek i wydłużając, pokażę za chwilę pozycję z tyłu. Kontynuujcie. Łączysz dłonie lub łączysz się za pomocą paska. Starasz się wydłużać kręgosłup, staraj się ustawić ramiona w jednej linii równolegle do siebie. I jeśli możesz, połącz mocniej dłonie. Unoś kręgosłup, biodra w dół, brzuch wycofaj. Spokojny wdech, spokojny wydech. I powolutku wyjdziemy z pozycji do psa z głową w dół. Pochyl się więc do przodu. Możesz jeszcze raz wybrać dystans z Virasany. Wyciągnij się i wejdź do psa z głową w dół. Pozostań na kilka oddechów. I opadnij z powrotem. Druga strona, więc pochylamy się, pokażę teraz tyłem tę pozycję, pochylamy się do przodu i tym razem lewa noga z przodu. Wsuwamy głęboko kolano w kolano. Stopy szerzej i znowu przysiadamy na klocku lub też na podłodze. Siad skrzyżny dla osób, które robią siad skrzyżny, odwrotnie splatamy nogi, czyli ten nienaturalny splot będzie. Wydłuż kręgosłup, najpierw naciśnij dłońmi na kolana i odepchnij się, prostując łokcie. Odsuwaj klatkę piersiową od bioder, wydłużaj boki tułowia. Osadź się mocno miednicą na podłodze. A następnie z wdechem unieś ramiona do góry, Urdhva Hasta. Rozciągnij się, biodra w dół, ręce wysoko do góry. Spokojny wdech i spokojny wydech. I lewa ręka w dół, szeroko oddal, skręć kciuk w dół, kierując, przenieś rękę do tyłu, grzbietem układając na łopatce lub na środku kręgosłupa, jeśli możesz. Podnieś rękę jeszcze wyżej, prawą do góry, skręć kciuk na zewnątrz i połącz dłonie. Wydłużaj. Ustawiaj pozycję. Pozostań jeszcze przez chwilę. Staraj się, aby boki tułowe były równej długości. Wycofaj talię, wycofaj brzuch, oddal łokieć od łokcia. Spokojna twarz, rozluźnij mięśnie twarzy, patrz na wprost, nie pochylaj głowy. Ustawiaj barki na jednej linii. I powoli wychodzimy z pozycji. Ponownie pies z głową w dół. Najpierw, aby wybrać dystans, jeszcze raz przejdziemy sobie do Virasany. Kolana szerzej, paluchy połączone. Przenieś ręce daleko do przodu. Rozciągnij się. I podnieś biodra do góry. Do psa z głową w dół. Rozciągnij się. Mocna praca rąk. Im mocniej dociśniesz dłonie do podłogi, tym bardziej odsuniesz, przesuniesz ciężar ciała na nogi. Tym bardziej, tym mocniejsza będzie praca ściągnięcia pięt, ściągnięcia łydek. Być może już czujesz, że ten pies już jest troszkę inny niż wcześniej. Poczuj swoją pracę w biodrach. Pchnij golenie do tyłu, pchnij kolana do tyłu i szczyty ud do tyłu. Oddal miednicę od klatki piersiowej. Opadnij troszkę niżej łopatkami, jeśli możesz, zachowując szerokie łopatki. I jeszcze wyżej biodra. Spokojny wdech i spokojny wydech. Będziemy za chwilę przechodzić do pozycji deski lub do czaturangi, do kija. Możesz troszeczkę oddalić stopy, podnieść następnie pięty wysoko do góry, uaktywnij uda, pchając szczyty ud do tyłów ud, następnie przejść do pozycji deski, ściągając biodra w dół, ustaw barki ponad nadgarstkami, ustaw jedną linię, bark, biodra i pięty ustaw w jednej linii. Spójrz lekko do przodu, brzuch podciągnij, kość ogonowa do wewnątrz, pośladki górne do dolnych, mocna praca ud, szczyty ud pchnij do góry. Jeśli ktoś czuje, że ból jest w plecach, proszę położyć kolano na podłodze. Jeśli możesz, pracuj dalej. Spokojny wdech i spokojny wydech. Następnie opuść kolana w dół. I przejdź do psa z głową do góry. Przesuń barki do tyłu, naciśnij dłońmi na podłogę. Barki w dół, szyja długa, wydłuż stopy. Dociśnij grzbiety stóp do podłogi i podnieś kolana do góry. Rozluźnij pośladki, szerokie pośladki. Czubek głowy unoś do góry, wycofaj brodę, rozszerzaj obojczyki. Wyciągnij się. Mocna praca rąk. Połóż kolana na podłodze i wycofaj się do psa z głową w dół. Następnie podchodzimy dłońmi do stóp i powoli podniesiemy się do góry. Kot sobie teraz, koce zdejmiemy, odłożymy na bok i staniemy w tadasanie. Na środku maty. Jeśli macie maty nie macie w ten sposób położoną, to sobie rozłóżcie, aby były skierowane przodem, tak jak ja mam ustawioną. Będzie nam łatwiej się widzieć przez całą sesję. Teraz w pozycji stojących. I połączymy stopy, tadasana. Brzuch podciągnij, kości ogonowa do wewnątrz. Najpierw połóż sobie dłonie na pośladkach, ściągnij pośladki w dół. Kolce biodrowe unieś do góry, unieś mostek do góry, łokcie wycofaj. Ściągnij stopy mocno do podłogi, dociśnij, wydłuż palce stóp, ciężar ciała ustaw na piętach. No. I przenieś ręce w dół, opuszczając barki ramion. Broda lekko wycofana, talia wycofana. Naciśnij stopami mocno na podłogę, unieś biodra do góry, potem unieś klatkę piersiową i głowę do góry. Spokojny wdech i spokojny wydech. Następnie przeniesiemy ramiona do góry, urdhva hasta. Rozciągnij się pomiędzy nadgarstkami a piętami. Połącz kciuki. Kciuk o kciuk połączone tak, żeby można jakby rozrywać te ręce. I wyciągaj do góry. Od tego ruchu wydłużaj się. Wycofaj szczyty ud, krzyż do przodu, brzuch wyciągnij. Do góry. Spokojny oddech. I ręce w dół. Zmiana splotu. Wdech. Mocna praca nóg. Zadbaj o to, żeby nie było wygięcia w lędźwiach, więc jeśli stoisz, sprawdź, aby brzuch się nie wypłuł wypchnięty do góry, aby ciężar ciała nie przechodził do przodu. Ustaw pośladki, ściągając górno-dolnych, brzuch wyciągnij, szczyty ud wycofaj i szukaj wydłużenia w pozycji. I z wydechem w dół, tadasana. Przygotuj sobie klocek, jeśli masz, lub krzesło. Jeśli nie masz klocka, potrzebujesz wyższego podparcia do pozycji trikonasany, to połóż sobie krzesło po prawej stronie, więc albo klocek, albo krzesło kładziemy sobie. Tak, w ten sposób. Będzie podparta ręka na tym krzesełku, będziemy go używać. Więc kładę sobie z boku, ułożę sobie teraz klocek, staniemy w szerokim dystansie pomiędzy stopami, dłonie połóż na biodrach, unieś mostek, wycofaj łokcie, podobnie jak wcześniej, zewnętrzne krawędzie stóp ściągnij w dół do podłogi, niech nogi będą rozciągnięte szeroko, brzuch podciągnij, kolce biodrowe unieś, szczyty ud wycofaj do tyłu, jeszcze mocniej zewnętrzne krawędzie stóp w dół, miednica w pionie ustawiona i szeroko ręce na zewnątrz. Ustaw ręce na jednej wysokości. Wydłuż boki tułowia i wydłuż szyję. Unieś pachy wysoko do góry, ale nie podnoś barków. Barki ściągnij w dół i oddal dłoń od dłoni. Spokojny wdech i spokojny wydech. Pozostań przez chwilę w takiej pozycji, skupiając się przede wszystkim na uziemieniu, więc ściągnij stopy w dół. Szczyty ud wycofaj do tyłu. Unieś klatkę piersiową jeszcze wyżej. Następnie lekko przygniemy prawe kolano. Połóżcie dłonie na biodrach. Skierujcie stopę prawą na zewnątrz i doprostuj kolano. Skręć żebra. Tak, miednica pozostaje w pionie i klatkę w pionie i w poziomie, tak jak wcześniej, klatkę piersiową również ustaw. Dociśnij tylną nogę, wycofaj szczyt uda do tyłu i skręć na zewnątrz. Unieś boki tułowia. Następnie powoli zacznij uginać kolano, wchodząc do pozycji wojownika drugiego. Kolano kieruj na zewnątrz, a kość pośladka prawego do przodu. Więc ściągnij pośladek do przodu, połóż sobie dłoń w pachwinę prawą i albo na udo najpierw połóżmy i skręć udo na zewnątrz. Skręć udo na zewnątrz i zejdź niżej biodrami. Skręć udo na zewnątrz, zejdź niżej biodrami. Zejdź do takiego momentu, gdzie kolano będzie nad kostką i udo będzie równolegle ustawione do podłogi. Skręcaj ręką udo jeszcze bardziej na zewnątrz. I zejdź niżej, niżej. Jeszcze chwilę. Mocna praca tylnej nogi, wycofują do tyłu. Klatka piersiowa jest w pionie ustawiona. Jeszcze chwilę. Krzyż pchnij do przodu lekko. Spokojny wdech i spokojny wydech. I wyprostuj nogę. Noga do centrum. Wycofaj szczyt do tyłu. Unieś mostek. Ściągnij zewnętrzne krawędzie stóp w dół. Brzuch podciągnij. I uginamy lewe kolano, skręcamy stopę 90 stopni na zewnątrz, to samo na drugą stronę. Skręć najpierw żebra, ustawiając miednicę na wprost i żebra również. Powoli zacznij uginać kolano. Kierując kolano przednie, wewnętrzne do przodu, opadaj powoli, nie spiesz się z opadnięciem nisko. Opadaj powoli w dół, wdech i wydech w dół. Wdech i wydech jeszcze niżej. Wdech i wydech jeszcze niżej. Unieś mostek do góry. Opadaj. Aż kolano znajdzie się. Jeśli kolano przechodzi ponad piętę, to trzeba zwiększyć dystans pomiędzy nogami. Z tyłu noga utrzymana prosta. I znowu skręć udo na zewnątrz. Skręć udo na zewnątrz i opadnij. Możesz się lekko podeprzeć na tym udzie również. I niżej, i niżej, utrzymując tylną nogę mocno i prosto. I do góry, wyprostuj, skręć nogi do centrum, pięta palce, schodzimy do centrum i wejdziemy sobie do pozycji ze stopami szerzej, do pozycji uttanasany. Jeśli potrzebujesz podparcia pod dłoni, nie dotykasz do podłogi, to użyj sobie krzesełka, aby dłonie były oparte na krzesełku. Jeśli nie możesz zrobić pełnej uttanasany, również użyj podparcia pod dłońmi, a jeśli możesz, to zejdź w dół, dłonie połącz na łokciach i rozluźnij się. Na kilka oddechów. Ułożenie stóp szerzej powoduje łagodniejsze zejście do pozycji. Chcemy na razie mieć właśnie takie łagodniejsze zejście, ale tyły nóg się mocno rozciągają. Te osoby, które mają duży problem z plecami, mogą sobie przygiąć troszkę nogi. Pozycja wtedy będzie łagodniejsza. Jeśli możesz, prostujesz. Rozluźnij szyję i głowę, puść czubek głowy w dół. Oddaj głowę grawitacji. Spokojny wdech, spokojny wydech. I połóż ręce na podłodze, przeginając nogi lub z mocnymi, prostymi nogami, podnosimy się do góry. Ponownie można przeskoczyć z tadasany, ugiąć nogi, przeskoczyć lub przejść do szerokiego dystansu pomiędzy nogami. Rozciągnij się, brzuch podciągnij, oddal dłoń od dłoni, poczuj swoje stopy, dociśnij zewnętrzne krawędzie stóp, unieś mostek wysoko do góry. Następnie skręć stopę prawą 90 stopni na zewnątrz, podobnie jak wcześniej. Skręć żebra, otwórz, otwarta miednica, szeroka miednica. Skręć udo lewej, prawej nogi na zewnątrz. Potem pochyl się i powoli zejdź w dół. Połóż sobie rękę na klocku lub też na krześle. Tak jak pokazałem z krzesła, trzeba zbliżyć wtedy do uda i położyć. Naciśnij dłonią na krzesło lub na klocek i unieś się do góry, szczyt uda wycofując. Potem opuść żebra niżej, wycofując kość pośladka prawego do tyłu, wydłuż bok tułowia. Mhm. Jeśli możesz zejść niżej, opuść klocek niżej i zejdź niżej, tak? Staraj się, aby nie wypychać żeber do góry i nie pochylać się do przodu, bo są takie tendencje. Jeśli pochylasz się do przodu, to ustaw sobie klocek wyżej, ale utrzymuj czubek głowy na wysokości pięty. Więc jeśli możesz zejść całkiem nisko, dłoń położyć na podłodze, również możesz ją położyć na podłodze. Przyszpnij do przodu, szczyt uda do tyłu i rozciągnij się. Patrząc na wprost, tył głowy wydłuż, a potem skręć głowę, jeśli nie ma zacisku w szyi, i popatrz na dłoń. Spokojny wdech i spokojny wydech. I z mocnych nóg poczuj swoją stopę prawą, nogę, i z mocnych nóg podnieś się do góry. Połóż dłoń na chwilę na biodrach, zmień ułożenie stóp. Najpierw do centrum, rozciągnij się, potem druga strona. Z wydechem skręć i rozszerz ramiona szeroko na zewnątrz. Przenieś klocek, jeśli używasz klocka lub krzesła, to przenieś sobie na drugą stronę, aby móc podeprzeć rękę. Zaciśnij rzepkę prawej i lewej nogi, unieś boki tułowia, otwórz klatkę piersiową, wycofaj brodę i z wydechem, z wydłużeniem lewego boku tułowia powoli wejdź do skłonu. Połóż dłoń na klocku, na krześle lub na podłodze. Pozostań przez chwilę. Najpierw spójrz na wprost, wycofaj brodę, a potem skręć dopiero głowę. Możesz popatrzeć na swój kciuk, nie musisz skręcać głowy, jeśli czujesz, że zacisk w szyi się robi, to możesz zostać na wprost. Spokojnie, kilka oddechów. Praca nóg jest mocna. Poczuj swoje stopy, udo i odpychając się od stóp, od nóg, podnieś się do góry. Dłonie na biodra i albo ze skokiem, albo przejdź, połącz stopy. Tym razem zejdziemy troszkę bliżej, stopy przysuń. Jeśli możesz, to na szerokość bioder, jeśli możesz, nawet możesz połączyć i zejść do pozycji Uttanasany. Z wdechem uniesiemy ramiona do góry, rozciągnij się. Znowu można użyć podparcia odpowiedniego. Wdech i wydech. Opadnij w dół. Nisko opadnij w dół. Najpierw podeprzyj się, aby znaleźć równowagę, jeśli stopy są połączone szczególnie. Wydłuż boki tułowia, głowa coraz niżej. Zobacz, czy masz równowagę w pozycji. Jeśli masz, połącz dłonie odwrotnie niż wcześniej na łokciach i zejdź w dół. Jeśli nie masz równowagi, stopy troszkę szerzej. Spokojny wdech i spokojny wydech. Obserwuj, jak pracują nogi w pozycji, gdy są połączone stopy, jeśli masz połączone. Jakie muszą być mocne, aby utrzymać równowagę, gdy nie ma podparcia rąk. I powoli połóż dłonie na biodra, unieś kręgosłup, unieś plecy do góry. I jeszcze raz wstajemy, skaczemy lub też przechodzimy do szerokiego dystansu. Wdech, wydech, skok. Rozciągnij się. Niech dystans będzie jeszcze większy niż wcześniej. Będziemy przechodzić do Parsvakonasany. Jeśli krzesło jest ustawione czy klocek po drugiej stronie, to przenieś z powrotem na stronę prawą. Szczyt uda wycofaj do tyłu jednej i drugiej nogi, rozciągnij się pomiędzy rękami, wydłuż szyję, oddal dłoń od dłoni, brzuch podciągnij, kość ogonowa do wewnątrz. Poczuj swoje stopy znowuż. I z kolejnym wydechem skręć prawą nogę 90 stopni na zewnątrz. Doprostuj na chwilę nogę, tak jak w trójkącie, przenieś ciężar ciała na tył ciała. Wdech i wydech. Powoli łączymy pozycję trójkąta i wojownika, uginając kolana. Schodzimy kolanem ponad piętę. Następnie unieś rękę do góry i z wydechem opuść rękę niżej, albo na klocek, albo na krzesło. To takie podparcie, które pomaga utrzymać miednicę do przodu przeniesioną, szczyt uda do tyłu i doprostowaną nogę. Nie pochylasz się, wtedy odpychasz się i odepchnij się od klocka odpowiedniej wysokości i unieś rękę wysoko do góry, skręć żebra. Patrz na wprost jeszcze przez chwilę, utrzymuj mocną tylną nogę, oddychaj. Jeśli możesz, zejdź niżej. Jeśli możesz, dłoń połóż na podłodze. Następnie skręć kciuk na zewnątrz i poprowadź rękę do tyłu za głowę. Rozciągnij się pomiędzy dłonią a stopą. Możesz spojrzeć na sufit. Spokojny wdech, spokojny wydech. Z tyłu noga mocna, prosta. A następnie naciśnij stopą prawą na podłogę, doprostuj nogę i wejdź do trójkąta. Użyj odpowiedniego podparcia. Poczuj, że ten trójkąt jest teraz inny. I z mocnej nogi do góry. Dłonie połóż na biodrach. Zachowaj szeroki dystans pomiędzy nogami. Unieś mostek do góry. Rozciągnij ręce, przenieś krzesło na drugą stronę lub klocek, jeśli używasz. Unieś mostek i skręć drugą stopę. 90 stopni. Unieś boki tułowia. Wdech i wydech. Uginając kolano, schodzimy niżej, kolano na zewnątrz. Kieruj, zejdź. Potem wydłużając lewy bok tułowia, powoli schodzimy w dół. Oprzyj rękę na klocku lub od razu bezpośrednio na podłodze. Twoim priorytetem najpierw jest ustawienie linii. Linii, czubek głowy, pięta, bark również. Nie pochylasz się, bo siatków nie wypinasz, więc to podparcie dobierz. Poczekaj chwilę, aż ciało zaakceptuje tę pozycję. A potem dopiero, jeśli możesz, opuść klocek niżej. Opuść rękę na podłogę, jeśli możesz. Wyciągnij się, skręć kciuk na zewnątrz i poprowadź rękę do tyłu za głowę. Utrzymaj aktywną pozycję. I powoli z wdechem do góry. Prasarita Padottanasana. Pozostań w szerokim dystansie. Znowu możesz użyć klocków lub też, jeśli potrzebujesz, skłonu, lub też po prostu położyć sobie ręce na podłodze, pozostać w skłonie. Najpierw przeniesiemy ręce daleko do przodu i tak zostańcie przez chwilę. Przeniesiemy rękami daleko do przodu, dociśnij stopy, klatkę piersiową opuść, głowę opuść, rozluźnij. Pozostań na kilka oddechów, szczyt ud pchnij do tyłu, ud. Mocne nogi i podniesiemy się na chwilę do góry, wydłuż kręgosłup, popatrz do przodu, połóż dłonie na uda i podnieś się do góry. Wejdziemy jeszcze raz do prasarity, ale będziemy przenosić ręce z tyłu splecione za plecami i podnosić się do tyłu, więc część, najpierw sobie spróbujcie, tak zaplećcie i unieś mostek do góry, wyciągnij się. Te osoby, które używają podparć pod dłonie i może to być za mocna pozycja dla niektórych osób, ze względu na kręgosłup, przy menstruacji również możecie jej nie robić, możecie po prostu powrócić do poprzedniej pozycji. Jak możesz, te ręce ściągnij w dół, unieś mostek, brzuch podciągnij i z kolejnym wydechem, więc daleko do przodu, wydłużając kręgosłup, powoli, mocne nogi zachowując, przenoś ręce do tyłu za głowę, a czubek głowy powoli ściągnij w dół, opierając go na podłodze, jeśli dostaniesz, jeśli nie może być wyżej. Z wydechem ręce poddaj grawitacji, ale unoś przy tym barki, ramiona do góry. Podnoś ręce jak najwyżej do góry Klatka piersiowa opada, oddala się od bioder. Spokojny wdech i spokojny wydech. Jeśli czujesz, że pozycja jest za mocna, pozostań z rękami z przodu, podeprzyj sobie ręce, przenieś do przodu już teraz. Jak możesz, to jeszcze chwilę zostań. Odsuwaj ręce wraz z barkami, najpierw do sufitu, a potem za siebie. Potem przenieś ręce z powrotem na biodra i zmień splot palców dłoni bezpośrednio, będąc w tej pozycji już. I przenieś do tyłu za głowę. I powolutku w dół ręce. Przenieś dłonie, podeprzyj się. Unieś klatkę piersiową do góry i pięta palce, powoli podnosimy się do góry. Tadasana. Połącz stopy lub pozostanie z rozszerzonymi, ręce w dół. Taka tadasana, która teraz macie wyciszyć. Równo rozłóż ciężar ciała, barki w dół, unieś mostek. Utrzymuj mocne nogi. Spokojnie oddechy. Dobrze, i rozluźnij. Teraz usiądziemy sobie w Dandasanie na klocku. Więc przygotuj sobie klocek na klocku lub też na kocu, tak? Po prostu wyżej usiądziemy. Jeśli nie potrzebujesz rzeczywiście podparć, możesz bez podparcia usiąść. Najpierw wyprostujcie nogi. Niech stopy będą połączone przy menstruacji troszkę szerzej. Zawsze ustawiamy. I przenieś ręce do tyłu. Unieś boki tułowia, wydłuż się. Utrzymuj nogi mocne, ściągnij uda w dół. Wydłuż czubek głowy, unieś do góry. Marychiasana 3. Przy menstruacji uginacie lewą nogę. A jeśli możecie, to uginacie prawą nogę i przesuwacie stopę blisko do biodra. Obejmij kolano i zacznij otwierać klatkę piersiową i wydłużać. Mocna lewa noga, spokojny wdech i spokojny wydech, wycofaj barki, ramiona i unieś boki tułowia, unieś szyję. Poczuj najpierw długość pozycji, dociąż oba pośladki i przy menstruacji podnosicie prawą rękę do góry, i skręcacie się w ten sposób, układając łokieć, druga ręka z tyłu na klocek lub też na podłogę sięgasz. A pozostałe osoby, lewa ręka do góry, rozciągnij się z wydechem, skręć tułów w prawą stronę, połóż sobie przedramię, łokieć na kolanie, a drugą rękę przenieść do tyłu. Możesz również użyć podparcia. Wydłużaj kręgosłup i skręcaj. Skręć również głowę. Prawą stronę, zachowaj mocną lewą nogę, na chwilę spójrz się w prawą stronę, odwróć wręcz głowę w lewą stronę, spójrz na swoją stopę, czy ona jest w pionie, ściągnij udo w dół i wydłuż kręgosłup jeszcze, unieś mostek do góry, wyciągnij się, wycofaj brodę, wydłuż szyję i z wydechem skręć barki najpierw, a potem dopiero głowę w prawo. Spokojny oddech. Z wydechem szukasz wydłużenia. Z wydechem szukasz skrętu. I wracamy do centrum. Wyprostuj nogi do Dandasany. I ugnij drugą nogę. Unieś mostek. Wyciągnij tułów. I unieś prawą rękę do góry, przy menstruacji lewą, rozciągnij się i skręć w lewą. Druga ręka do tyłu, wdech, wydłuż kręgosłup, wydech, skręt. I znowu skręć głowę, prawą, popatrz na stopę, popatrz na udo, czy jest aktywna. Wydłuż kręgosłup, Jeszcze wydłuż mostek, podnieś do góry. Wycofaj barki oba do tyłu. I teraz skręć głowę. I skręć tułów mocniej. W lewo. I wracamy do centrum. Szerzej stopę na macie ustaw. Jeśli potrzebujesz, zostań na klocku, na wyższym podparciu, czy też na kocu. Jeśli twoja miednica ustawia się w pionie, swobodnie możesz usiąść z miednicą ustawioną w pionie w ten sposób, więc nie pochylają się plecy, to może być bez podparcia. Odepchnij się, wydłuż nogi, Urdhva Hasta, wyciągnij ręce daleko do przodu, dech i z wydechem sięgaj daleko do przodu, sięgaj daleko do przodu, sięgaj daleko do przodu i spróbuj położyć sobie dłonie na stopach, może palce dłoni, może usięgniesz, jeśli nie, to położysz dłonie sobie na goleniach i wydłuż kręgosłup, unieś głowę do góry, spójrz na sufit, wyciągnij się, rękami sięgasz jak najdalej do przodu, schodząc do skłonu, wdech i wydech jeszcze dalej do przodu, schodzisz do skłonu. Wdech i wydech jeszcze dalej do skłonu. Wydech. Głowa w dół. Mocna praca nóg. Ściągnij uda w dół. I z wdechem Urdhva Hasta. I w dół. Chwilę odpocznij. Następnie ugnijcie nogi. Położymy się na plecach do pozycji najpierw Czaturpadasany, później Setubandhy i może się przydać właśnie ten klocek lub też właśnie grubsza książka. Na początek kładziemy się, paska, użyjemy sobie paska, może być też szlafroka i zarzucimy pasek w ten sposób, chwytając blisko przy kostkach, jak najbliżej. Możesz sobie zawinąć nawet na nadgarstkach. Połóż głowę, barki podwiń, miękki brzuch. Przez chwilę się rozluźnij, dociśnij stopy do podłogi. Poczuj swoje stopy. Miękki brzuch rozluźnij. I z kolejnym wydechem, wciskając stopy, unieś biodra do góry, ale nie za wysoko. Najpierw pozostaniemy w takiej półpozycji. Wciśnij stopy, brzuch rozluźnij i unieś lekko biodra znowu do góry. Nie spiesz się z podniesieniem, chodząc przez taką półpozycję. Obserwuj swoje dolne plecy, czy nie jest to za mocna pozycja. I jeszcze wyżej do góry, jeśli możesz. Wdech, wydech. Jeszcze wyżej do góry. Przechodząc od stóp aż do mostka, unoś klatkę piersiową ponad podłogę. Zroluj barki, ramiona. Jeśli pozycja jest prosta, jeszcze unieś do góry. Utrzymuj kolana w jednej linii. Unieś mostek. Wdech, wydech, unieś mostek do brody. Używaj stóp, odpychaj się. Spokojny oddech. I powolutku opadnij w dół. Teraz te osoby, dla których to była łatwa pozycja, chwycą sobie za kostki, wszystkimi palcami łączyć je z kciukiem. Położą sobie stopy na podłodze. Pozostałe osoby z paskiem kontynuują. Lub jeśli nie macie paska, możecie też ręce położyć sobie na podłodze po prostu. Tak, jak możemy, to chwyć i wdech, wydech. Wciśnij stopy, wejdź do pozycji. Staraj się rozluźniać brzuch. Unosić za to biodra do góry, zroluj barki, ramiona. Spokojny oddech do góry. Używaj stóp. I powolutku w dół. Weźmiemy klocek na chwilę i lub też książkę, tak? I włożymy sobie tą niską wysokością klocek pod krzyż. Chwyćcie brzegi maty, zrolujcie barki, ramiona. Nogi jeszcze mają być ugięte przez chwilę, ułóż płasko krzyż na podłodze, unieś mostek. Stopy zbliż do siebie i doprostuj. Najpierw jedną nogę. Ściągnij udo w dół, całkowicie doprostowana noga. Pociągaj matę od siebie w kierunku do stóp, wydłużaj tył szyi. Otwieraj klatkę piersiową następnie ugnij nogę i to samo zrób z drugą nogą. Unieś mostek. Wdech do szczytu mostka. Wciśnij piętę w podłogę, ustaw piętę w centrum, więc palce stopy są ściągnięte do goleni. Aktywna stopa, pięta wypchnięta i do centrum. I teraz możesz wyprostować, jeśli nie ma problemu z dolnymi plecami. Już dzisiaj robimy łagodną jogę, więc jogę kręgosłupa bardziej, więc nie skupiamy się na pozycjach odwróconych, tylko bardziej na takich łagodnych pozycjach z kontrolą, tak, z dużą obserwacją do rejonu właśnie dolnych pleców, kręgosłupa, więc obserwuj, co się dzieje w tej pozycji. Czy ta pozycja jest dla Ciebie do zaakceptowania? Szczyt ud w dół, unieś mostek, podciągnij matę, zroluj barki ramiona, wydłuż tył szyi. Spokojny oddech. I powolutku ugnij nogi. Pozycja też również krótsze czasy. Tutaj założyłam dzisiaj. Opuść biodra, wyjmij klocek, opuść biodra w dół. W pozycjach trwanie krótsze niż zazwyczaj. Odpocznij. Następnie do relaksu, przekręcimy przez prawy bok. Do relaksu weź sobie tylko koc. I połóż się. Oczywiście, jeśli potrzebujesz, można się przykryć. Dobrze jest przykryć sobie oczy. Pozostaniemy w relaksie na 5 minut, więc troszkę przedłużymy sesję. Kilka minut. Może położyć sobie pasek lub jeśli masz woreczek na oczy. Odłóż dłonie grzbietami na uda, wydłuż kręgosłup, potem doprostuj nogi i rozluźnij się. Jeśli znowu czujesz, że ta pozycja z prostymi nogami powoduje napięcie w kręgosłupie, ugnij sobie nogi i połącz kolana, stopy rozszerzają trochę szerzej. To ma być relaks, shavasana, więc w tej pozycji masz odpocząć. Jeśli czujesz, że Twoje ciało jest napięte, czasem od razu tego nie czuć, dopiero później leżąc w pozycji zaczynamy czuć, że jest jakaś niewygoda. No też należy to oczywiście poprawić. Jeśli czujesz, że nie jest wygodnie, wyjść trzeba, coś poprawić. Jeśli jest, zaakceptujesz pozycję, to rozluźnij. Spokojny wdech i spokojny wydech. Rozluźnij stopy, łydki, kolana, brzuch. Rozluźnij miednicę, pośladki, tylne plecy, boki tułowia. Rozluźnij dłonie, przedramiona, łokcie, ramiona, barki. Głowa ciężko opadła do podłogi. Rozluźnione mięśnie twarzy, szczególnie język i gałki oczne. Oddech coraz bardziej uspokaja się. z kolejnym wydechem. Połóż dłonie na brzuch, następnie ugnij nogi. Potem przenieś rękę do tyłu za głowę, przekręć się na prawy bok i odpychając od lewej ręki, głowa na końcu, podnieś się do góry i usiądź w dowolnej pozycji z prostymi plecami.